No niestety. Panie redaktorze, to na koniec, tak jak powiedziałem, wróćmy jeszcze do sprawy Kościoła ogólnie pojętego. Otóż jest w polskim prawie, w kodeksie karnym, artykuł 196, mówiący o obrazie uczuć religijnych, uczuć miejsc i tak dalej, i tak dalej. I w ostatnim czasie miały miejsce dwie istotne sprawy. W Lublinie toczy się proces Pawła Chojeckiego, pastora Kościoła Nowego Przymierza, który został oskarżony właśnie o naruszenie tego paragrafu. Natomiast artysta Nergal zafundował sieć billboardów, które są pod hasłem Wolna sztuka w świeckim państwie. Jakie jest pana zdanie na ten temat? Czy ten artykuł 196 powinien trwać? Myślę, panie redaktorze, że to są dwie różne sprawy. Bo na podstawie tego, co się orientuje w sprawie pana Chojeckiego, to tam chodzi również o obrazę. Również o obrazę. Wysydzanie i tak dalej ze względu na wyznanie. Pan Chojecki jest pastorem, no i on tam bardzo krytykował, przekraczając granice dozwolonej krytyki. Jakie to są granice? Ale no właśnie, jakie to są granice? Zaraz to zilustruję przykładem, żeby było jasne. Otóż, jeżeli ktoś powie do drugiego człowieka, ty złodzieju, no to może to być prawda albo nie. Jeżeli to prawda, no to prawda, a jeżeli nieprawda, to to jest zniesławienie. Natomiast jak ktoś powie do drugiego człowieka, ty świnio, no to wiadomo, że to nieprawda. To jest tylko eksces intensywny krytyki, czyli obraza. I pan Chojecki, o ile mi wiadomo, jest sądzony właśnie za to. W przypadku pana Nergala to trochę mnie dziwi. Muszę powiedzieć, że jego aktywność trochę mnie dziwi. Jeżeli on rzeczywiście chce doprowadzić do likwidacji tego przepisu. Ten przepis kodeksu karnego nie mówi, że to chodzi tylko o obrazę uczuć religijnych katolików rzymskich na przykład. Nie. Pan, o ile mi wiadomo, pan Adam Darski. Bo tak, bo to jest prawdziwe nazwisko Nergala. Jest też wyznawcą pewnej religii. Przecież on jest, nie wiem, czy słusznie, czy niesłusznie, uważany za przedstawiciela Belzebuba na Polskę, a w każdym razie na województwo pomorskie. I on chyba sam w to wierzy, bo jego twórczość cała jest, no można powiedzieć, podporządkowana temu wyznaniu wiary. On chyba się uważa za jakiegoś plenipotenta Belzebuba. No ale to też jest rodzaj religii, prawda? Więc podcina trochę gałąź, na której sam siedzi. Trochę mu się dziwię, ale to wie pan, próżno się domagać logiki w takiej sytuacji, bo... No, a jakie jest pana zdanie na ten temat? Proszę? Jakie jest pana zdanie? Czy ten artykuł powinien się utrzymać? 196 kodeksu karnego. Wie pan, wydaje mi się, że niekoniecznie, dlatego że obraza uczuć religijnych jest pojęciem nieostrym. Jest pojęciem nieostrym. Jest język prawniczy powinien być językiem opisem stanów faktycznych. Jeżeli ktoś na przykład w złośliwy sposób przeszkadza w nabożeństwach i tak dalej, to jest wiadomo, o co tu chodzi. Natomiast przeprowadzenie ścisłej granicy między obrazą uczuć religijnych, tym bardziej, że obraza ma charakter, wie pan, subiektywnego odczucia. Ktoś może, jeden człowiek poczuje się obrażony, a drugi nie. Więc to jest bardzo trudne do... Ja bym wolał, żeby w kodeksie karnym się znajdowały przepisy będące opisami stanów faktycznych, które są łatwe do zdefiniowania i łatwe do udowodnienia. Jak udowodnić, że ktoś został obrażony, że poczuł się obrażony? No to jest właśnie nie do udowodnienia. No to muszę pana zaskoczyć, bo mniej więcej
tych samych argumentów używa pastor Chojecki. I on wspomina o tym, że powinny być karane ewentualnie te rzeczy, które namawiają do przestępstw, a nie do oceny. I tutaj... No ale pastor Chojecki, wie pan, ja nie śledzę tam tego, co on robi, ale on tam i mnie wymyślał w swoim czasie. Ja się nie gniewam na niego, bo uważam, że taka jest cena wolności słowa. Natomiast o ile mi wiadomo, to relata refero, on tam poniżał, wyzywał katolików i Kościół katolicki. Więc to jest już przekroczenie właśnie granic dozwolonej krytyki. To jest eksces intensywny krytyki. To, co mówiłem, ilustrując to przykładem, że tam jak ktoś jeden do drugiego mówi, ty świnio. No to nie można udowodnić prawdziwości, bo jest oczywiste, że ten zarzut nie jest prawdziwy. Tylko charakteryzuje nagromadzenie złych emocji. Ale to też się zdarza. No, na przykład pamiętam, jak byłem na praktyce w sądzie powiatowym w Lublinie jeszcze podczas studiów. No i tam taki sędzia Sobstyl był moim patronem. Sądził sprawę właśnie o obrazę. Jedna pani nazwała drugą panią rusałką. I sędzia mówi tak do tej obrażonej. Mówi, ale proszę pani, no rusałka to nic takiego. A ona mówi, ja już tam swoje wiem. No to kto to jest rusałka? A ona mówi, taka co się rusa. Dobrze, że nie powiedziała, że taką... Trudno jest udowodnić, że ktoś został obrażony, że tak powiem, w sposób zasadny. No tam właśnie ta rusałka. No właśnie, to mi się raczej jakiś dowcip też przyniósł. No, rusałkę to było tak, że to jest taka panią, którą różni rusali. Ale dobra, zostawmy to. Dziękuję bardzo panie rektorze za dzisiejszy program.